Ponad 50 lat temu człowiek po raz pierwszy wylądował na Księżycu. Neil Armstrong, schodząc z drabinki na powierzchnię Księżyca, powiedział takie słynne słowa: ten mały krok człowieka jest wielkim skokiem ludzkości. Było to rzeczywiście ogromne wydarzenie w dziejach ludzkości. Coś, co do tej pory było absolutnie niemożliwe, co było tylko w sferze marzeń. Ale Neil Armstrong nie zdobył Księżyca sam. Jego sukces był ukoronowaniem pracy 25 tysięcy ludzi bezpośrednio zaangażowanych w misję Apollo. A i oni nie wszystko wymyślili sami, bo korzystali z dorobku wszystkich poprzednich pokoleń. Dzięki nauce, technice i współdziałaniu wielu ludzi udało się dokonać czegoś, co było do tej pory niemożliwe, co było tylko w sferze fantazji. Ludziom zaczęło się wydawać w tym momencie, że teraz to już nic niemożliwego dla nich nie będzie. Kojarzycie te słowa? Skąd one są? Teraz to już nic niemożliwego u nich nie będzie, cokolwiek wymyślą. Właśnie. I w tym momencie mogło się wydawać ludzkości, że stoimy na skraju raju, że przed nami to już jest tylko świetlana przyszłość i że wkrótce polecimy na inne planety, a potem do gwiazd. Być może tak samo myśleli też astronauci z kolejnej misji Apollo 13. Jednak już w pierwszych minutach lotu coś poszło nie tak. Pojawił się problem. Jeden z pięciu głównych silników wyłączył się przedwcześnie. Rozwiązano ten problem, każąc pozostałym silnikom pracować dłużej niż to było planowane, po to, żeby rakieta osiągnęła odpowiednią prędkość. Gdy to się już udało, dowódca wyprawy powiedział: no to pecha mamy już za sobą. Nikt nie podejrzewał, że ta poważna przecież usterka to jest nic w porównaniu z tym, co ich jeszcze czekało. Niektórzy twierdzą, że ten dramat, który się potem wydarzył, to wszystko z powodu tej pechowej trzynastki. Apollo miał numer 13, wystartował o godzinie 13:13, miejscowego czasu, a do tragedii doszło 13 kwietnia. Osobiście nie wierzę w takie tłumaczenia, chociażby dlatego, że jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu to był dzień, kiedy wychodziłem z wojska do cywila. I było to właśnie 13 kwietnia, tylko że innego roku. Po dwóch dobach lotu w kierunku Księżyca stało się coś, co całkowicie odmieniło losy całej wyprawy. Jedno krótkie zwarcie w instalacji elektrycznej doprowadziło do wybuchu zbiornika z tlenem i do poważnego uszkodzenia całego statku. W jednej chwili wszystkie plany runęły, wzięły w łeb i pozostało tylko jedno. Co zrobić, żeby załogę bezpiecznie sprowadzić z powrotem na Ziemię? O locie na Księżyc, o lądowaniu na Księżycu nie było mowy. Zastanawiano się, co zrobić. Nie mogli nagle zawrócić, bo nie mieli paliwa, żeby taki manewr wykonać. Postanowiono, że polecą dalej w kierunku Księżyca. Dzięki grawitacji Księżyca zawrócą i polecą z powrotem w kierunku Ziemi. Oczywiście nie było żadnej mowy o lądowaniu na Księżycu. Spróbujmy się teraz wczuć w położenie tych astronautów, kiedy lecą nad powierzchnią Księżyca, pod nimi jest Księżyc i oni w pewnym momencie widzą miejsce, na którym mieli lądować. I w tym momencie marzenie ich życia nagle przechodzi im koło nosa. Jeden z astronautów powiedział wtedy takie słowa:
Większość z moich kolegów szkolnych nie ruszyła się nawet z domu, a ja dotarłem aż tutaj. Ale to nieważne, co osiągnąłem. Ostatecznie liczy się tylko życie. Czy wiecie, dlaczego ten temat wybrałem na dzisiaj? Bo widzę bardzo wiele podobieństw między tym, co spotkało załogę Apollo 13, a tym, co nas jeszcze czeka. Tych troje ludzi wystartowało do wielkiej przygody, największej w ich życiu. Gdyby im się udało, byliby sławni, pewnie nawet i bogaci, byliby szanowani i podziwiani, byliby bohaterami. I wiecie, wszystko szło dobrze. Były wszystkie atrakcje związane z przebywaniem w nieważkości. Było fikanie koziołków w powietrzu, pływanie w powietrzu, zabawa przedmiotami, które latały w powietrzu i nie chciały spaść. Nawet wodę w kropelkach można było pić prosto z powietrza ustami. Jak w baśniowej krainie. Czy my dzisiaj w drodze do nieba nie przeżywamy czegoś podobnego? Czy nie mamy się dobrze? Czy nie żyjemy w dobrobycie i dostatku? Powiem wam pewną historyjkę, która rzeczywiście miała miejsce dawno temu, kiedy moje córki były jeszcze małymi dziewczynkami. Któregoś razu przyjechali do nas zaprzyjaźnieni, znajomi, również z takimi dziećmi. My dorośli siedzieliśmy sobie w ogrodzie, rozmawialiśmy, a dzieciaki gdzieś tam baraszkowały na trawie. Było bardzo fajnie. Żona w pewnym momencie przygotowała deser. No i zawołaliśmy dzieci, żebyśmy mogli wszyscy razem sobie to zjeść. I pamiętam, jak dziewczynka od tych znajomych przybiegła od tej zabawy, popatrzyła na tą tacę z tymi deserami i zrobiła mniej więcej taką minę. I znowu lody. Wiecie, ja w pierwszej chwili parsknąłem śmiechem, bo uznałem, że to jest świetny żart, prawda? Ale potem, jak jej się zacząłem przyglądać, to stwierdziłem, że ona faktycznie wygląda na nieszczęśliwą, no bo ile razy można jeść lody? Potem sobie pomyślałem, że ja w jej wieku nie słyszałem nawet o tym, że istnieją lody. W tamtych czasach nie było lodówek ani takich smakołyków. To był zupełnie inny świat. Pomyślałem sobie, jaki przeskok cywilizacyjny, jaka przepaść międzypokoleniowa. Nikogo nie dziwi, że rodzina ma dom świetnie wyposażony, z wszelkimi wygodami, dwa samochody, telewizor, dostęp do internetu, a każdy członek rodziny ma telefon. I to nie byle jakiś telefon. Dawniej telefon to służył do rozmawiania na odległość. W tej chwili telefon to jest takie przenośne centrum rozrywki z dostępem do całego świata. Wymyślono mnóstwo różnych aplikacji, gier, zabaw na te telefony. Wszystko po to, żeby uprzyjemnić nam czas, żeby nas zabawić, żebyśmy się mogli rozerwać. Nic tylko korzystać. Życie jest piękne, a my w dodatku jako chrześcijanie zmierzamy dokąd? Do nieba. Jest analogia? Jest. Drodzy, czy jesteśmy gotowi, że to wszystko razem może runąć w jednej chwili? Tak jak w przypadku załogi Apollo 13, miało być tak pięknie, a nagle wszystko sprowadziło się do jednego, ocalić życie. Jesteśmy na to gotowi? Zależy od nas. Że tak jak dla astronautów z Apollo 13 nagle wszystko przestanie się liczyć z wyjątkiem jednego. Jak ocalić życie? Każdy z nas w chwili urodzenia rozpoczyna wielką podróż zwaną życiem. Jedni żyją nieśmiało, bojaźliwie, nie wychodząc z domu. Inni przeciwnie, starają się zaistnieć w mediach, pokazać całemu światu coś, zostawić jakiś ślad po sobie na ziemi. Błogosławieni wszyscy, którzy w porę zrozumieją, że obojętnie
co uda im się zgromadzić i osiągnąć, to nie ma żadnego znaczenia, jeśli przy tym wszystkim utracić mieliby życie wieczne. Bo co pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Historia Apollo 13 to tak naprawdę historia rozpaczliwej walki o życie. Ale ta walka była niezwykła, bo toczyła się jakby w dwóch miejscach, na dwóch poziomach. Jedno miejsce to był ten uszkodzony statek kosmiczny z załogą w środku. Ale oni nie mieli wielu możliwości. Tak naprawdę to oni byli bezradni. Natomiast drugie miejsce, w którym toczyła się ta walka o ich życie, to był ośrodek lotów kosmicznych w Houston. To tam właśnie armia najzdolniejszych ludzi przez wiele dni pracowała ciężko nad tym, żeby tą załogę jednak sprowadzić na Ziemię bezpiecznie. To tam właśnie obmyślono plan ratunku, który momentami wisiał na włosku. Był to plan bardzo ryzykowny, ale to był plan jedyny. Jeżeli astronauci chcieli przetrwać, to musieli wypełnić dokładnie każde polecenie, jakie tam z tej centrali w Houston do nich docierało. Jedyne, co łączyło te dwa miejsca, Apollo 13 i ten ośrodek lotów w Houston, to była łączność radiowa. To właśnie tą drogą astronauci otrzymywali polecenia, które mieli dokładnie wypełnić. Przenieśmy tę sytuację na nasze życie. Takie pytanie, czy nasze życie wieczne jest zagrożone? Czy damy radę o własnych siłach poradzić sobie? A jeśli nie, to skąd nadejdzie nam pomoc? Pomoc nasza jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Dobrze, a kolejne pytanie. A w jaki sposób mamy odbierać od naszego Pana te polecenia i instrukcje, które w tym kryzysowym czasie do nas kieruje? Jaką drogą? Co jest tą łącznością radiową? Modlitwa na pierwszym miejscu padło. Dokładnie tak. Ktoś powie, no jest jeszcze Pismo Święte. Ale wiecie, załoga Apollo 13 też miała na pokładzie instrukcję w wersji papierowej, tak zwane procedury, co należy czynić w danej sytuacji. Tylko że te procedury nie były aż tak szczegółowe, żeby znaleźć w nich odpowiedź, co zrobić teraz w takiej sytuacji, kiedy większość urządzeń nie działa. I wtedy tak bardzo liczyła się ta bezpośrednia właśnie łączność i wykonywanie tych bezpośrednich poleceń. Wyobraźcie sobie, że w takim momencie, gdy ważą się losy życia astronautów, oni nagle wpadli na genialny plan i postanowili wyłączyć ten kanał. Gdyby tak zrobili, to by było szaleństwo, głupota czy samobójstwo. Prawda? To by było tak idiotyczne, że aż trudno to określić. Jedyny kanał, przez który można jakiś ratunek osiągnąć, oni wyłączają, bo uznali, że jest nudne. Tak byśmy o nich stwierdzili. A to w takim razie co stwierdzić o nas, jeżeli nam czasem nie chce łączyć się z centralą? Bo zamiast tego wolimy posłuchać jazgotu tego świata. Co sądzić o takiej naszej postawie? Trzej astronauci z Apollo 13 naprawdę nie daliby sobie rady, gdyby nie pomoc Houston. Ja nie mam tyle czasu, żeby dokładnie omówić wszystkie zagrożenia, jakie czyhały na ich życie, ale wspomnę tylko trzy. Pierwsze z nich to trajektoria lotu powrotnego na Ziemię okazała się niewłaściwa. I trzeba było nanieść poprawkę, aby trafić w atmosferę ziemską pod odpowiednim kątem,
bo gdyby statek kosmiczny wleciał w atmosferę ziemską pod niewłaściwym kątem, to uległby spaleniu. To musi być dokładnie wyliczony kąt. Oczywiście wszystkie obliczenia dokonano w centrali w Houston, a załoga tylko włączyła odpowiedni silnik na kilkanaście sekund. Udało się. Zagrożenie minęło. Wiecie, nam też może się wydawać w naszym chrześcijańskim życiu, że wszystko jest dobrze. Jesteśmy na dobrej drodze, że nie trzeba nic zmieniać, że wystarczy tak lecieć bezwładnie jak ten uszkodzony statek. A na końcu jakoś tam wylądujemy. No jakoś tam będzie. A Pan Bóg mówi, nanieście poprawki na kurs waszego życia. Jeżeli tego nie zrobicie, zginiecie. Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Znamy te wersety, prawda? Psalm 139. Drugie zagrożenie. Poziom dwutlenku węgla zaczął wzrastać i zatruwać astronautów z każdym oddechem. Jeżeli trwałoby się to nadal, to udusiliby się. Centrala w Houston znalazła sposób, jak z tych materiałów, które astronauci mieli przy sobie, zrobić aparaturę filtrującą powietrze. Astronauci zrobili dokładnie według wskazówek i poziom dwutlenku węgla zaczął spadać. Kolejne zagrożenie udało się opanować. Pomyślmy przez chwilę, czym my oddychamy w naszym duchowym życiu. Czy nie pora zbudować filtry, które by zatrzymały te trujące treści? Czy nie jest tak, że kiedy sąsiad zacznie kopcić ze swojego komina i my poczujemy ten dym, to błyskawicznie zamykamy wszystkie okna. Natychmiast reakcja jest piorunująca, żeby ten dym nie dostał się do nas do środka. Czy tak samo zdecydowanie i energicznie reagujemy w przypadku telewizora czy komputera? Też tak zdecydowanie i energicznie? Trzecie zagrożenie. Zaczęło brakować prądu elektrycznego. Bez niego nie będzie łączności z centralą. Nie skorygują trajektorii lotu. Nie ustawią osłony termicznej przed wejściem w atmosferę. A w końcu już w samej atmosferze nie uruchomią spadochronów hamujących. A bez tych spadochronów kapsuła uderzy z tak ogromną prędkością w ocean, że astronauci na pewno tego nie przeżyją. Trzeba wyłączyć wszystko, co się da, żeby zaoszczędzić prąd na sam koniec. Będzie ciemno, będzie zimno, ale to wszystko jest konieczne, jeżeli oni w ogóle chcą przetrwać. Tak na marginesie, temperatura wewnątrz tej kapsuły spadła do 3 stopni powyżej zera i tak przez kilka dni i nocy. Jeden z astronautów bardzo poważnie się rozchorował, a jedzenie, specjalne jedzenie przygotowane dla astronautów w formie takiej parówki smakowało tak jak wyjęte z zamrażalnika. W takich warunkach oni lecieli przez kilka dni i nocy. I znów centrala w Houston przelicza, analizuje, co jeszcze wyłączyć, żeby na koniec z akumulatorów można było uzyskać 4 ampery potrzebne do odpalenia tych spadochronów. Jeżeli zużyją prąd wcześniej, to zabraknie go na otwarcie spadochronów, a to oznacza śmierć. Wtedy, w tym najważniejszym momencie, muszą być te 4 ampery.
Przypomina mi to przypowieść o 10 pannach. Jak pamiętacie, 5 z nich w tym najważniejszym momencie, gdy oblubieniec się pojawił, właśnie w tym momencie im zabrakło oleju. Był czas wcześniej na gromadzenie oleju, ale panny roztrwoniły go na jakieś inne rzeczy, na inne sprawy, a być może w ogóle nawet nie próbowały gromadzić, bo uznały, że tyle, ile mają tego oleju, to im wystarczy. Nie wzięły pod uwagę, że coś może pójść nie tak, że oblubieniec może przyjść później, czy jakieś inne mogą wyskoczyć przeszkody. Drodzy, takie chrześcijaństwo ustawione na minimum, na styk, może się okazać niewystarczające w tym kryzysie, przed którym stoimy. Był jeszcze jeden moment dramatyczny w tej całej wyprawie. Otóż gdy kapsuła z osłoną termiczną wchodzi w atmosferę ziemską, to ta osłona nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury. Jeśli dobrze pamiętam, chyba nawet 2700 stopni, to już tylko osłona ceramiczna potrafi to wytrzymać. I nagrzewa się również bardzo mocno powietrze, które styka się z tą osłoną i to powietrze się jonizuje, przez co uniemożliwia łączność radiową, to zjawisko. I było wiadomo już z poprzednich wypraw, że na 3 minuty ustanie łączność radiowa między tą kapsułą a tymi na Ziemi. To były 3 minuty, przez które cały świat wstrzymał oddech. Wszyscy byli świadomi, że to jest najważniejszy moment w całej tej wyprawie. 3 minuty. Dlatego, że nikt nie wiedział, czy osłona termiczna nie jest uszkodzona. A gdyby była chociaż trochę uszkodzona, to i ta osłona, i cały statek uległby spaleniu. W naszej wyprawie do nieba przewidziane jest coś takiego jak noc trwogi Jakubowej. To jest moment zderzenia się z chwałą Bożą, która jest ogniem pożerającym. Czy na tą szczególną, decydującą chwilę nie zostawiliśmy sobie jakiegoś grzechu ulubionego, którego nie wyznaliśmy, do którego przylgnęliśmy, nie wyznaliśmy i teraz będziemy musieli przez niego zginąć? Czy nie próbujemy przemycić do Królestwa Bożego czegoś, o czym dobrze wiemy, że Pan Bóg się na to nie zgodzi? To będzie jak ta rysa na osłonie termicznej, która doprowadzi nas do zguby. Noc trwogi Jakubowej, czas pojednania się z Bogiem, czas rozpaczliwego wołania: Boże, nie puszczę Cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. To czas badania swego serca i wyznawania grzechów, tak jak było w dniu sądu, kiedy najwyższy kapłan wchodził do miejsca najświętszego świątyni, a lud na zewnątrz w trwodze drżał i wyznawał swoje grzechy. Tuż przed wejściem w atmosferę ziemską dowódca powiedział do swoich kolegów: Panowie, lot z wami był dla mnie zaszczytem. Tuż przed momentem wejścia w to całe piekło takie słowa skierowane do swoich kolegów. I tak sobie pomyślałem, czy nie byłoby cudownie, gdybyśmy my dzisiaj, tuż przed wejściem świata w ten ogólnoświatowy huragan, który za chwilę się rozpęta, czy nie byłoby dobrze, gdybyśmy też tak do siebie się zwracali, mówiąc słowa uznania, pochwały, zachęty, zamiast krytykować, oskarżać, zniechęcać. Pomyślmy teraz przez chwilę o braciach i siostrach, może z waszego zboru, do których może czujecie urazę w sercu. Wyobraźcie sobie, że lecicie razem z nimi samolotem i w pewnym momencie dochodzi do jakiejś awarii, silnik zaczyna się palić,
trzeba przymusowo lądować, ale nie wiadomo, czy samolot zdąży dolecieć do najbliższego lotniska. Być może są to ostatnie chwile waszego życia. Czy w takim momencie nadal żywilibyśmy do swojego brata uraz, gniew, rozżalenie, pretensje? Nawet jeśli kiedyś faktycznie brat cię skrzywdził, czy w tym momencie nie wybaczyłbyś mu? Co są warte te wszystkie twoje racje? W takim momencie. O co my się właściwie kłócimy w naszych zborach? Jakie to ma znaczenie, jaką to ma wartość w porównaniu z wiecznością, z ostatnimi chwilami tej planety, z wielkim uciskiem, z naszym zbawieniem? Jakie to wszystko ma znaczenie? Żadne. Bracia i siostry, pielgrzymka z wami była dla mnie zaszczytem. Po dramatycznych 3 minutach ciszy centrala zaczęła wywoływać astronautów. Po kilku chwilach przyszła odpowiedź: Houston, miło was słyszeć. A centrala w Houston odpowiedziała: witajcie w domu. Miło was widzieć, bo już było ich widać, ich kapsułę, jak lądowała na falach oceanu. Jakiś czas po tych wydarzeniach dowódca załogi wspominał: czasami patrzę na księżyc i wspominam te niewiarygodne zwroty fortuny w czasie całej naszej podróży powrotnej. I myślę wtedy o tych wszystkich tysiącach ludzi, którzy pracowali, abyśmy mogli wrócić bezpiecznie do domu. Może i my kiedyś, gdy będziemy już po drugiej stronie siedzieć u stóp naszego Pana, też będziemy wspominać dzieje naszego zbawienia i będziemy się dowiadywać, jak wielu ludzi trudziło się, abyśmy mogli być zbawieni. Począwszy od naszego Zbawiciela, poprzez aniołów, którzy nam usługiwali, poprzez wszystkich bohaterów wiary, począwszy od apostołów, przez bohaterów wiary ze średniowiecza, przez pionierów adwentyzmu w Ameryce i w Polsce, przez naszych bliskich, którzy przekazali nam tą prawdę o zbawieniu. Być może byli to nasi rodzice, być może rodzony brat, tak jak to było w moim przypadku. I aż do wszystkich współwyznawców, którzy w całej tej pielgrzymce modlili się za nami. Ale i tak największą wdzięczność odczuwać będziemy w stosunku do naszego Pana. I wtedy jeszcze lepiej zrozumiemy Psalm 124. Wtedy, gdy będziemy już po drugiej stronie, jakże inaczej te słowa będą brzmiały i głębiej. Gdyby Pan nie był z nami, gdy ludzie powstali przeciwko nam, to byliby nas pożarli żywcem, gdy płonęli gniewem przeciwko nam. To byłyby nas zalały wody, potok zatopiłby nas. To przeszłyby nad nami wody wezbrane. Błogosławiony Pan, który nie wydał nas na łup zębom ich. Dusza nasza jak ptak umknęła z sidła ptaszników. Sidło się podarło, a myśmy wolni. Pomoc nasza w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię. Wyprawę Apollo 13 można by nazwać niepowodzeniem zakończonym sukcesem. Niepowodzeniem, no bo nie wylądowali na Księżycu, ale udało im się wrócić cało i bezpiecznie na Ziemię. Być może my również, kiedy będziemy już kiedyś po drugiej stronie siedzieć u stóp naszego Zbawcy, być może też powiemy: wiele rzeczy nie udało mi się w życiu osiągnąć. Nie wybudowałem piramidy, którą by ludzie podziwiali przez 1000 lat.
Nie zostałem prezydentem, nie zdobyłem medalu olimpijskiego, nawet nie udało mi się założyć własnej firmy. Jestem nieudacznikiem. Ale to nic. To, co najważniejsze, to się udało. Udało mi się bezpiecznie wrócić do domu ojca i mogę siedzieć u jego stóp przez całą wieczność. Ale to nie dzięki mnie, to jego zasługa, bo bez niego nic bym nie zdziałał. Amen.